Czy turniej wiosenny kadetów rozgrywany w Bielawie. Gościmy cztery zespoły, dwa zespoły przyjezdne. Jest to mistrz Dolnego Śląska Kadetów, zespół PWSZ Wiktorii Wałbrzych i wicemistrz Dolnego Śląska Kadetów, zespół Ikara Legnica. Dodatkowo dwa zespoły miejscowe, zespół kadetów Bewatek Bielawianki Wester Bielawa i w niepełnym składzie, ale jest zespół juniorów Bewatek Bielawianki Wester Bielawa. Liczycie na sukces w tym turnieju? Jest to dla nas turniej jakby towarzyski. Bardziej myślę, że do tego turnieju są przygotowane zespoły gości Wiktorii Wałbrzych i Kara Legnica, które za tydzień rozgrywają bardzo ważny turniej ćwierćfinałowy Mistrzostw Polski, i na którym będą walczyć o awans do półfinału. Więc dla nich oni są jeszcze w sezonie, my już jesteśmy po sezonie i chcemy, żeby tylko chłopaki dobrze pograli. Jakim systemem będzie rozgrywany ten turniej? Turniej jest rozgrywany systemem każdy z każdym. Gramy tylko dwa sety. W przypadku zwycięstwa 2-0 zespół zdobywa 3 punkty, przegrany nie zdobywa żadnego. W przypadku remisu 1-1 zespół, który zdobędzie większą ilość małych punktów, ma 2 punkty, a zespół z mniejszą ilością punktów dostaje 1 punkt. Jakie nagrody czekają dla zawodników? Na zawodników czekają nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe, są to puchary, a także mają możliwość skorzystania z basenu Aquarius. Nagrody te ufundował OSIR w Bielawie. Turniej traktujemy dla nas jest jakby przygotowaniem do sezonu plażowego, bowiem kilku naszych zawodników będzie występować w rozrywkach na Dolnym Śląsku plażowych. Także jesteśmy cały czas jakby w treningu i ten turniej między innymi jest przygotowaniem do tego sezonu plażowego.